też tak, pewnie bo media łatwiej. sprzyjają tej polaryzacji i temu podziałowi politycznemu, bo to sprzyja sile tych dwóch sił politycznych. Ja zawsze politycznych. Miałem taki problem z dziennikarzami sportowymi, a teraz widzę, że mam ten sam z dziennikarzami sportowymi i politycznymi. Znaczy, że nie widzą świata poza swoją dyscypliną sportu. Tak? Jeżeli ktoś zajmuje się już wyborami prezydenckimi, czy zajmuje się, nie widzi kontekstu, tak? Nie widzi, nie zadaje oczywistych pytań, które by powinny iść, tak, no, po prostu, kto za to ma zapłacić? Dlaczego chce pan pogrążyć moje wnuki? Tak? A nie, dlaczego tak mało pan daje pieniędzy? No bo to jest, no, jak ktoś zajmuje się lekko atletyką, to nie będzie dziennikarzem od boksu. I to mniej więcej tak to wygląda. Nie ma tych ogólnorozwojowych. I to jest ten sam problem. Dziennikarze sportowi i polityczni są zamknięci w swoim środowisku i zamknięci do bardzo ograniczonej tematyki. No i nawet znam niektórych i mówią, że oni się ekonomią nie zajmują. No Boże, jedyny. To jest tak, jakby powiedzieć, że jak ktoś właśnie zajmuje się sportem, to nie zajmuje się wychowaniem fizycznym dzieci. Tak? No można tak sobie powiedzieć, ale tak naprawdę tych sportowców by nigdy nie było tam, gdzie są. Ale też chyba dziennikarze są uzależnieni od swoich mocodawców, bo z tego, co ja tak, miałam... Tak, oczywiście, ja mówię skrótem, tak? Ale tak, tak. Tak naprawdę są pewnie media upolitycznione, które mają swoją agendę i będą to w ten sposób to sterowały. I może z tego wynika, że na przykład wzrost podcastów, oglądalności na świecie był 160% w ciągu roku. Tak? Znaczy, że ludzie już sami są spragnieni też prawdziwej merytory. Tak, tak? Tak. I ja jeszcze chciałam zapytać, co zrobić, żeby właśnie ludzie, którzy są świadomi, którzy chcą rozmawiać merytorycznie, co zrobić, żeby się ci ludzie zjednoczyli, żeby była coraz większa siła w tych ludziach i żebyśmy zaczęli wpływać na rzeczywistość. Pani robi. Przede wszystkim o tym mówić, to pokazywać. A z czasem premiować polityków, którzy to robią, a skreślać tych, którzy tak naprawdę zajmują się sami sobą. No tak.